Dzisiaj celebrujemy dość takie ważne wydarzenie, jak skończenie drugiej edycji naszego cyklu szkoleniowego, dedykowanego osobom zarządzającym sprzedażą w bankach spółdzielczych. I to jest takie uwieńczenie też naszego roku. Udało nam się zebrać i współpracować z wieloma fajnymi ludźmi, nastawionymi na rozwój, z ludźmi, którzy dbają o to, żeby rozwijać organizację. I to daje taką dużą satysfakcję, że to, co robimy, to ma sens. Dużo pracy włożyli w to, zresztą widać już jakieś tam owoce, wyniki, zresztą oni to sami potwierdzają. Grupa, z którą mamy okazję współpracować, to fantastyczni menedżerowie nastawieni na rozwój swój własny, na rozwój swoich organizacji i to, co nam się podoba, to, że są mocno zaangażowani, że prą do przodu, wiedzą, czego chcą i wszystkie ich działania zmierzają w tym kierunku. I to wszystko się odbywa z poszanowaniem ludzi, którzy są w organizacjach, a to jest wartość, do której my bardzo dużą wagę przywiązujemy. Witamy Was w sumie w takim dość ważnym dla nas dniu, zwłaszcza, bo kończymy drugą edycję tego programu Skuteczne Zarządzanie Sprzedażą w bankach spółdzielczych i bardzo się cieszymy, że udało Wam się dotrzeć. Bardzo Wam dziękujemy za aktywność, za zaangażowanie, za to, że byliście z nami przez te 9 miesięcy. No a dzisiaj w dość uroczysty sposób będziemy to celebrować. Z większością z Was spotkaliśmy się też u Was na salach szkoleniowych. Mieliśmy przyjemność poznać Waszych ludzi, Waszych menedżerów i też wiemy, że ta współpraca będzie trwała i na to też bardzo się cieszymy. Będziemy się cieszyć, mogąc towarzyszyć Wam w rozwoju Waszych instytucji. Kurs, który bardzo fajnie wspominam, dużo fajnych rzeczy się dowiedzieliśmy, mogliśmy się wymienić różnymi doświadczeniami, wrażeniami też z innymi bankami. Były spotkania, na których to my dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, więc to taki plus, bo musieliśmy się przygotować, musieliśmy coś zrobić i przy okazji na bazie naszych doświadczeń zbudować taką strategię tego działania sprzedażowego. Mogliśmy się wzajemnie między sobą w grupie wymieniać swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą i swoimi obserwacjami na temat tego, jak wprowadzamy proponowane przez Mariusza i Izę rozwiązania, jak one się sprawdzają i jakie są ich wyniki. Nie tworzą takiej bariery, tak, że to jest wykładowca, my tutaj jesteśmy uczestnicy. Na każdych zajęciach starali się zintegrować grupę i stworzyć taką więź porozumienia, nić między nimi, żeby tak było swobodnie, każdy się czuł i mógł mówić faktycznie to, co myśli, a nie to, co wypadałoby powiedzieć. Uświadomiły, jaki mamy potencjał, możliwości jeszcze do wykorzystania w naszym oddziale. Wskazali nam nowoczesne metody, którymi możemy osiągać cele. Bardzo chętnie się słucha i niekiedy nawet, powiem szczerze, wracam gdzieś do tych nagrań ze szkoleń i chętnie odsłuchuję jeszcze raz. To nie było szkolenie, w jakich uczestniczyłam do tej pory, na zasadzie wykładowca i słuchacz, tylko ta interakcja ciągła z uczestnikami. Przede wszystkim mają pomóc w tym najważniejszym, co robimy, czyli pobudzić naszych pracowników, pobudzić nas do odpowiedniego działania, którego skutkiem będzie zwiększenie sprzedaży. Efekty tego na pewno będą widoczne w wynikach banku i w zmianach strategii, gdzie już dzisiaj rozmawialiśmy z niektórymi uczestnikami, tak, że powdrażali już pewne rzeczy. Ja sam jestem na etapie wdrażania, nie wiem, powiedzmy, nowych planów handlowych, gdzie też Mariusz z Izą zainspirowali do pewnych rzeczy. Także same superlatywy. Bazujemy na swoich praktycznych doświadczeniach, czyli nie mówimy o rzeczach, których nauczyliśmy się gdzieś kiedyś, tylko takie rzeczy, które zostały przez nas sprawdzone w praktyce, które się sprawdziły w organizacjach, dla których pracowaliśmy. I to, co na pewno jest ważne, to klimat, który tworzymy podczas tych szkoleń, który sprawia, że ludzie otwierają się, opowiadają nam o wielu rzeczach, a przez to też są otwarci na wiedzę, którą im przekazujemy. Mariusz i Iza wiedzą, o czym mówią, tak? Są bardzo silnie związani z bankami spółdzielczymi, znają nasze problemy, wiedzą, jak podpowiedzieć, jak rozwiązać wszystkie trudne sprawy. Mariusz z Izą podchodzą do nas tak naprawdę, jakbyśmy się znali od lat.
mówią wprost, mówią otwarcie, mówią językiem zrozumiałym dla nas i dla wszystkich pracowników, co na pewno nam ułatwia kontakt z nimi i wyciągnięcie z tego wszystkiego, co najlepsze od nich. Prezentowałam na zarządzie informacje o tym, jak oni na przykład ocenili i pracowników, w jakiej formie przekazują wiedzę zdobytą, to ja miałam wrażenie, że oni w naszym banku byli. Naprawdę polecam nie, że kolejne nudne szkolenie, tylko to jest świetne szkolenie, świetni ludzie, fajne kontakty i naprawdę zachęcam. Myślę, że Mariusza Izy nie trzeba reklamować tutaj, co sesja jest masa zgłoszeń, oni są reklamą samo w sobie. Prowadzący super i merytorycznie, a jednocześnie ciepli i tacy bardzo ludzcy i przyjaźni. W skali 10 na 10 dałabym 11 i poleciłabym każdemu. Nic, tylko korzystać, zapisywać się na kolejne edycje. Wiedzą, co mówią, wiedzą, co robią, wiedzą, dla kogo to robią i wiedzą, po co to robią.